Ja miałam niezły rygor na chacie, ponieważ byłam jedyną osobą z towarzystwa, która miała wyznaczony czas, kiedy musiałam wrócić do domu i nie mogłam spóźnić się ani minuty, bo później musiałam to odpracowywać w męczarniach. Ale miałam chyba wtedy 16 czy 17 lat i to była taka domówka duża u moich znajomych, kiedy moja mama po raz pierwszy pozwoliła mi spać poza domem. Było tam 30 osób, głośna muzyka. I chyba więcej nie mogę powiedzieć, co tam było, ale było wesoło.